Miało być Evo 10, jest Evo 9. No jednak tak, nie do końca wszystko przetestowaliśmy w 10 i dlatego woleliśmy tutaj pojechać sprawdzoną 9. Nie było Cię dzisiaj na oficjalnym odcinku testowym, rozumiem, że testy były wcześniej, że wszystko przygotowane tak jak być powinno. Tak, wygląda wszystko dobrze, dobrze się czujemy, także mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Natomiast rajd zapowiada się arcytrudnie, bo wczoraj spadł śnieg praktycznie w nocy, czyli już po naszym zapoznaniu, a bardzo dużo pułapek, bardzo dużo lodu, nie ma żadnych band, bardzo zmarznięte pobocza, także naprawdę bardzo chytry rajd. Bardzo głodny rywalizacji po zimowej przerwie? Tak, po zimowej przerwie i po sezonie spędzonym w innej klasie, innym samochodem. Mam nadzieję, że włączymy się do walki o czołowe miejsca, może nie na tym rajdzie jeszcze, ale od kolejnych na pewno.